na traktory, hej, hop, siaba, daba, horej, pole na traktory, hej, hop, siaba, daba, hop, siup, cztery baby, osiem dup, hop, siup, cztery baby, osiem dup, everybody na traktory, siadaj, oraj pole, przypnij bronę na traktora i oraj te pola. Cześć, siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Farmers Life, dzisiaj na moim kanale pierwszy odcinek, chociaż nie pierwszy raz w tą grę będę grał. Kto kojarzy ze streamów, ten kojarzy, ten pamięta jakieś perypetie z panem Kazimierzem, bohaterem tej produkcji. Oczywiście już wcześniej były, przy czym gra od mojej ostatniej rozgrywki zyskała mnogość dosłownie aktualizacji, mimo tego, że nadal jest we wczesnym dostępie. No to jednakże, jednakowoż uznałem, że warto byłoby zacząć nową grę. Dlaczego? Słuchajcie, powiem tak, gra jest we wczesnym dostępie, mamy dalej wersję 0.6.5.6, więc to jest powiedzmy jakaś beta, czy nawet alfa. I teraz temat polega, słuchajcie, na tym, że to jest w dalszym ciągu gra, która ma jakieś bolączki, zapewne. I nie mam pojęcia, jak jakieś większe zmiany, większe nowości wprowadzone po prostu zareagowałyby na zapisie gry. Teoretycznie nie powinno być oczywiście żadnych problemów, no bo to, wiecie, bez sensu zaczynać nową grę po każdej większej aktualizacji, wiadomo. Aczkolwiek dla bezpieczeństwa i dla rozpoczęcia tutaj u was tej serii, dla was tej serii, myślę, że będzie to dobry pomysł. Powoli udaje mi się reanimować kanał, jak zresztą widzicie. Po prostu zorganizowałem sobie czas w taki sposób, aby spróbować inaczej, aby nagrywać kilka odcinków na raz, więc tutaj w tym przypadku Farmers Life również będzie podobnie. Nagrywam kilka odcinków, dwa lub nawet trzy, jednym ciągiem, aby po prostu potem mieć co wrzucać tydzień w tydzień co odcinek. Myślę, że to jest bardzo fajny sposób na reaktywowanie mojego kanału, ponieważ no głównie ostatnimi czasy streamowałem, przeszedłem ze streamami na Twitcha, większość z was zresztą wie, część z was poszła na Twitcha razem ze mną i ogląda mnie tam, aczkolwiek no szkoda mi tego kanału, szkoda mi pracy, jaką włożyłem tutaj w tego YouTube'a i myślę, że w końcu w jakiś sposób udało mi się ten temat uporządkować i wszystko, dosłownie wszystko ze sobą pogodzić. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, ja sobie pokasowałem wszystkie moje zapisy, rozpoczniemy teraz nową grę. Ewentualnie może być w trakcie na początku cięcie, ponieważ mam poustawiane ustawienia graficzne na bardzo wysokie. Pamiętam, że optymalizacja tej gry zostawiała wiele do życzenia. No teraz próbuję po prostu na mocniejszym sprzęcie niż ostatnio grałem, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Najwyżej będzie w trakcie filmu cięcie, w którym po prostu sobie tą grafikę delikatnie zdowngrade'uję, jeżeli komfort gry i płynność filmu nie będzie zadowalający. W porządku. Zaczniemy sobie nową grę i myślę, że zacznę sobie z wprowadzeniem. Również opcję starość włączymy, aby to kiedyś się skończyło, aby po prostu kiedyś nadeszła bardziej lub mniej godna śmierć Kazimierza, no bo to wiecie, no tego typu gry w nieskończoność i tak nie da się za bardzo grać, ponieważ mechaniki i asety są często powtarzalne. Wprowadzenie sobie chętnie łyknę, bodajże jeżeli pamiętam, wprowadzenie to jest cały prolog, który jest w wersji trialowej, dostępnej za darmo na Steamie. Kto tej gry jeszcze nie ma, może sobie to w takim prologu właśnie sprawdzić. Dobra, rozpoczynamy nową grę. Bawimy się. Pamiętam, że tutaj jakoś za specjalnie klarowna ta gra nie była dla mnie, jakaś jasna na początku. Dużo rzeczy trzeba było się domyślać, no zobaczymy jak jest teraz, w komentarzach pewnie będziecie mi pisać, aczkolwiek dopiero przy którymś tam trzecim lub nawet czwartym odcinku gdzieś tam je przeczytam zapewne, nie? Także no. Dobra, ludziska, gra się wczytuje. No, na razie stabilnie z FPS-ami, tutaj licznik FPS-ów cały czas jest wyświetlany, także Jezu, czemu słońce tak razi? Ja sobie, słuchajcie, dźwięki gry zaraz podgłośnię, po prostu muzyka w menu głównym jest za głośna i źle to brzmi. Ale zaraz, to jednak nie ma tego wprowadzenia z prologu. No? Ciekawostka.
No, powiedzmy, że jakaś tam względna fabuła w tej grze to jest czas po wojnie, nie? Burek. No tak, trzeba by się wziąć w garść. Nic nie trwa wiecznie. Flaszki schowane. Masakra. Tak, tak, ta gra ma w sobie coś. Ma w sobie coś na pewno. Ja po takiej przerwie będę się bawił, jakbym pierwszy raz ją odpalał, także... No... Bożyczku, Bożyczku, czemu nie patrzysz? Czemu już to nie patrzysz? Dobra. No nic, no. Oprawa graficzna w tej grze no nie jest tak śliczna jak w Medieval Dynasty, no ale... Nie wygląda to źle i nie działa to źle. Witamy w Farmer's Life. Przed tobą kilka dni z życia Kazimierza. Przeżyj je i oczekuj więcej pełnej wersji gry. Nasz bohater miał bardzo ciężką noc i nie pamięta zbyt wiele. Pomóż mu się ogarnąć. Dobrze. Pomożemy w takim razie. Okej. Okay. Trzeba się rozejrzeć. Rozglądamy się. Pospacerujemy po okolicy. Z shiftem szybciej, wiadomo. Standardowy samouczek. Powolutku i po cichu. Burek się obudził. Obejrzyjmy go. Jakiś taki blady, ale on chyba jest podświetlony do interakcji. Dobrze. Oko gospodarza. Naciśnij Z. Okej, okay. Burek gdzieś prowadzi. Patyki na poletku. Tak, będziemy je zbierać zapewne. Okej, okay, pozbieramy. Tak, patyków jeszcze 9, dobrze. Podnosimy. Słuchajcie, z grom jest tak, że mimo tego, że ona już długo, bodajże też 2 lata jakoś około jest gdzieś tam, powiedzmy w tym... 2 lata może nie, ale rok na pewno w tym wczesnym dostępie, no to powiem wam, że no w dalszym ciągu jest rozwijana, ale jeszcze oficjalnej premiery nie było. Czekajcie, pozbieram więcej patyków, otworzymy wtedy ten ekwipunek. No ten początek to ja sobie tak tutaj przebiegnę, bo co nieco pamiętam, aczkolwiek chętnie sobie przypominam i może jakoś tak uważniej poczytam, co mi gra podpowiada na samym początku. Kobyłasek krzywdy nie zrobi, a i orać łatwiej. Burek, znajdź coś do jedzenia, bo głodny. No Burek siebie tutaj, no głupio byłoby, żeby Burek siebie tutaj miał ofiarować, to jest jedzenia. Aczkolwiek słoninka, czy tam dżem ze świni, zawsze spoko. Jabłuszka. Od razu sobie zjemy. Starczyło idealnie. Trzeba się napić. I zostają puste butelki, okej. Okay. Trzeba by w końcu zaorać Burek, gdzie kobyłę zostawiłem. Dobrze, no element poznawania gry, oprowadzanie po gospodarce przez świnie. Jest to spoko. Przyprowadź konia do pługa. Ale to jednak chyba jest ten prolog. Prolog z prologa, wstęp z prologa, ponieważ ja kobyły nie miałem, także to wprowadzenie jest jak najbardziej na miejscu. Dobrze, wyprowadź zwierzę, e? Z zwierzętami również można wchodzić w internet. Oj. Więcej. Kopnij? No nie. Chodź, koniku. Dobra, on idzie za mną. Może otworzę tutaj do końca. Dobra, zaprzęgnąć konia do pługa. Pług jest w stodole, Burek wskazuje, dobra. No po tym prologu to już zacznie się taka gra, wiecie, no od zera praktycznie, nie? No chodź, koniku. Tutaj jest jakieś delikatne bugi są, glitche powiedzmy, no zobaczmy czy... Wiecie co? Ja go spróbuję dosiąść i w ten sposób może się udam. Jedź. Okej. Okay.
No, tak chyba będzie najprościej. Dobra, i rozumiem, że od tej strony będzie najlepiej zaprząc tego konia. Dobrze. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć. Troszeczkę go przesuniemy, ale rusza zgrabnie zadem. Dobra, teraz powinno być chyba ok. Więcej. Nazwij, jedź, kopnij, przestań prowadzić. A jest, zaprzęgnij konia. Jak nie mam sięgnąć do uchwytów? Ach, z tej strony. Kurczę, człowiek z miasta to jednak nie orientuje się w takich wiejskich tematach, jeśli chodzi o zaprzęganie, zwłaszcza konia, nie? Taka miniona epoka. Tak, no przecież z tej strony, tam za koniem się idzie, trzyma się za rączki i tą jedną skibą się orze. Także okej, dobra. No zobaczmy teraz. Jest, udało się. A teraz do pola. Ciesz się, że takie małe. Pamiętam początki tej gry, to naprawdę budziła spore zainteresowanie, budziła ciekawość. Wydaje mi się, że teraz troszeczkę jakoś tak mniej tego jest i na YouTubach, i też tutaj wśród znajomych, jak rozmawiam ewentualnie jakiś, wiecie, z jakimiś sympatykami symulatorów wszelakich, no to też tak wydaje mi się, że gra jest po prostu za długo w tej fazie wczesnego dostępu, nie? Dobra, podjedziemy do pola, przeorzemy to i wydaje mi się, że tutaj jest ten wstęp, kiedy to gospodarstwo z miary jako tako ogarnięte, mimo tego, że po śmierci rodziców, i właśnie potem wybuchnie wojna i praktycznie fabularnie będziemy to wtedy zaczynać od zera, nie? No dobra, jakoś tutaj prowadzić się tego konika da. Powiem wam, że właśnie te motywy, tych motywów takich ręcznych prac, prymitywnych prac w wielu symulatorach mi najbardziej brakuje, nie? Powiem wam szczerze. Dlatego cieszę się właśnie, że tego typu produkcje powstają. One może mają, wiecie, wykorzystują te same asety. Powtarzalność jest taka dosyć spora w tych grach. Wiecie, o co chodzi? No, ale... Czekajcie, ustawię się tak, żeby nie było omijaczka żadnego. O, tutaj to już się tak nie da, widzę. Dobra, rozpocznij oranie. Lecimy. No, ale ciekawy element. Powiem wam, że gdyby w takim farmingu wyszło na przykład DLC jakieś nawiązujące do przeszłości, z jakąś starą mapą, z jakiejś minionej epoki, czy coś w tym stylu. I nie mówię tu o takich, wiecie, klimatach w stylu Sosnówka, czy jakiś tam u nas głęboki PRL z PGR-em. Tylko generalnie mam na myśli bardziej właśnie takie coś z czasów bardzo prymitywnego rolnictwa. No to byłoby ciekawie, grałbym, naprawdę byłoby to fajne urozmaicenie, nie, dla rozgrywki. Jakaś paczka maszyn, prymitywnych narzędzi, raczej bym powiedział, no i mapka nawiązująca do takich starych klimatów. Myślę, że to otworzyłoby naprawdę bardzo dużo możliwości przed moderami, wszelakimi mapmakerami, ponieważ tego typu, no ten klimat można byłoby pociągnąć dalej, nie? Za pomocą, tak jakby byli wykorzystywani, no dzięki mapmakerom i modmakerom, nie? Myślę, że taki motyw miałby jakieś spore zainteresowanie, tym bardziej, że Giant Software, wydając Precyzyjne Rolnictwo, bodajże we współpracy z firmą John Deere oraz z tą europejską i Europejskim Instytutem Żywienia, czy Jedzenia, czy jakoś tak, czy Żywności, też zabrało się za edukację ludzi odnośnie właśnie precyzyjnego rolnictwa i ekouprawy. Także no, wpisałoby się to spoko w taką politykę firmy, myślę. No ale nic, czas pokaże. Póki co mamy takiego Farmer's Life'a, mamy taki Medieval Dynasty, czy Farmer's Dynasty nawet, z ewentualnie jakichś starszych motywów rolniczych. Farmer's Dynasty może mniej, no ale właśnie najbardziej mi brakuje takiego klimatu, wiecie, no. W farmingu się narzeka na stare polskie maszyny, stare polskie mapy, że w kółko jedno i to samo, no ale wiecie, no, coś takiego.
No, klimat jest nieziemski. Gdyby jeszcze tylko studio Freemind, które jest producentem tej gry, Playway jest wydawcą, zajęło się no oprawą graficzną tej produkcji. To byłoby już naprawdę, byłoby naprawdę rewelacyjnie. Ponieważ no myślę, że jednak oprawa jako prawa, ale oświetlenie, shadery, no to wszystko myślę, że można byłoby zrobić lepiej. Mimo wszystko bardzo mi się fajnie tutaj wraca do tego Kazimierza. Ta orka konikiem naprawdę jest ciekawa. Zakończ orkę za pomocą menu kołowego. Zakończ, dobra. Idziemy do chałupy położyć się trochę, no tak. Wejść do domu i znaleźć łóżko. Dobra, konika... Nie, dobra, konika na razie prowadzić nie ma co. Burek mnie prowadzi do chałupy. No cóż, no, czekam z utęsknieniem na premierę tej gry. Ciekaw jestem, co w tej premierowej aktualizacji wyjdzie tak naprawdę. Fakt faktem, nie czytałem ostatnimi czasy, co tam mają ewentualnie w planach producenci i wydawca. No ale zobaczymy. Zdrzemniemy się parę godzin. Dobra, idź spać. Lipiec 45, czyli to jest po wojnie już właściwie. Już rano więcej nie pije, ale obudził się gdzieś przy kościele? 5 litrów na dwóch? Dojedź do Zalesia. Znowu ani grosza nie ma. No tak, jedź, dobra. Mamy dojechać do Zalesia. Co nie będzie proste z tego co widzę. 5 litrów na dwóch, grubo. I tutaj trzeba uważać, ponieważ Kazimierz może się o kamień przewrócić, że tak powiem. Czekajcie. Sprawdźmy sobie mapę, gdzie ja w ogóle jestem. Dobra, Zalesie, czyli w prawo. Czyli mam pojechać w prawo, powolutku. Nie ma się co spieszyć, naprawdę. Słuchajcie, gra mi trzyma niby 75 klatek w miarę stabilnie, no na pewno poniżej 70 nie schodzi. A jakoś wrażenie płynności jest naprawdę słabe. Sprzedać kolejne narzędzia u Jana. Okej. Okay. Jan, bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, to jest ten tutaj ziomuś. Zejdziemy sobie z rowera. Czy to jest Jan? Tak, to jest Jan. Dobra, pohandlujmy. Dobra, otworzyło nam się menu tutaj pomocy. Na zrzutach ekranu ta gra jakoś ładniej wygląda. Nie wiem, czy coś nie musiałbym pogrzebać faktycznie w ustawieniach graficznych. W paru miejscach w ogóle można uprawiać handel. Jednym z takich miejsc jest Targ, a innym Tartak. Wiecie co, ja sobie ekrany pomocy na razie zostawię. Na targu znaleźć można sklep i kilka straganów. Każdy oferuje inny asortyment i jest zainteresowany skupem tylko wybranych towarów. Przyciągając przedmiot z okna swojego ekwipunku do okna sklepu, możesz sprzedawać. Zakupy odbywają się dokładnie na odwrót. Jeśli przytrzymasz shift, to transakcja będzie dotyczyć całości wybranego towaru. W przeciwnym razie, w razie potrzeby pojawi się suwak. Możesz także spróbować ukraść jakiś mniej cenny i pilnowany towar, ale licz się z konsekwencjami. Tak. Dobra. Przesuwamy to tu, tak? Dobra, i siekierę. Zośka na pewno ma jeszcze wódkę lub chociaż piwo. No tak, chłop sprzedał narzędzie i poszedłby się napić. Tylko czekajcie, ja sobie te ustawienia sprawdzę. Może nie będę robić cięcia. No jasność jest przegięta na pewno. Jakość tekstur jest wysoka. Postproces jest wysoki. Jakość grafiki jest bardzo wysoka. No, spróbujmy zrobić ultra. Cóż to się zadzieje? Słuchajcie, cóż to się zadzieje? No właściwie nic się nie stało takiego. Na płynności nic nie straciłem. No jest ciemniej, jest trochę lepiej mimo wszystko. Dobra, kup jakiś alkohol. Kup jakiś alkohol. Zoha ma alkohol. Tutaj jako tako opisów nie mamy. No dobra, trzeba po prostu się rozejść, zapamiętać tych ludzi. Spoko opcja. Tak, ona powinna mieć alkohol. I to jest Zofia. Piwo. Czekajcie, ja mam co kupić. Kup jakiś alkohol, dobra. Czyli nic konkretnego. Weźmy sobie piwo. Dwie sztuki. I teraz Burek będzie prowadzić do chałupy. No ale Burka tutaj nie ma. Chyba, że był. Poszedł. Dobra, wsiądziemy na rower. Kazimierz już wytrzeźwiał ewidentnie. Dobra, jest Burek. Jak dalej pójdzie, to nic mi nie zostanie. No.
trzeba będzie, pamiętam, że tutaj jest generalnie motyw, że trzeba trzeba wyprowadzić Kazimierza z alkoholizmu. I to jest takie, wiecie, no, ma to przesłanie. I warto to zrobić, ponieważ wbrew pozorom, inaczej, wbrew pozorom, no tak powinno być, alkohol uprzykrza tutaj rozgrywkę, także to jest spoko opcja. No, z przyjemnością na pewno ja sobie tę grę poznam od nowa i spróbuję tutaj coś podziałać troszeczkę więcej. Myślę, że format odcinków, format serii będzie tutaj fajnym pomysłem. Klimat mi odpowiada, no, gra jest rozwijana. Bardzo mi się podoba, że aktualizacje dodają do tej gry, powiedzmy, nie wiem, jakieś nowe technologie, jakieś nowe obiekty, coś się zaczyna dziać, jakieś nowe możliwości, nowe funkcje społeczne, tego typu rzeczy. I to przychodzi jako, i wiecie, i to wygląda tak, to wygląda w taki sposób, jak wiecie, jest to wprowadzane w formie upływającego czasu i to jest bardzo fajne. A mnie tutaj Burek wyprowadził w jakieś pole, no jest i czołg, ale chłop narzeka, cały czas narzeka po prostu. No ale Burka nie sprzeda, choć miał zdechnąć z głodu. No tak, krowę trzeba będzie sprzedać, kobyłę trzeba będzie sprzedać i potem się jakoś odkuć powolutku, no. Tutaj już ewidentnie jest po wojnie rzeczywiście, bo tutaj jest jakiś czołg w polu. Ja nie jestem teraz pewien, bo może prolog po prostu był inaczej troszeczkę prowadzony, ale powiem wam, że no po prostu może tu będzie ciągłość. Nie będzie tak, że nagle będzie przeskok w czasie ileś tam lat później i Kazimierz budzi się z gołą dupą, z dziurawą chałupą i tak dalej, nie? Tylko po prostu no najzwyczajniej w świecie jakieś koleje losu tutaj do tego będą ewentualnie prowadzić. Dobra. Zobaczmy, mili państwo. Cóż to będzie dalej? No, przypominam sobie powoli te mechaniki. No, aczkolwiek gra właśnie troszeczkę też słynie z tego i to można uznać za dobrą stronę tej gry, że nie daje jakichś dużo oczywistych podpowiedzi, typu mamy iść do Zośki, to sobie ją znajdź i zapamiętaj, gdzie ona jest zazwyczaj, nie? Także no, dobra. Wiadro, mam się napić wody. Napij się ze studni. I do spiżarni po jedzonko. Okej, dobra, to ja już sobie mniej więcej przypominam, jak to tutaj szło. Tu mamy spiżarnię. Tak, jest spiżarnia, mamy kanapki. Dobra, weźmy sobie kanapeczki. 3 sztuki. I pod tabem mamy tutaj właśnie. Idealnie. I zdrzemniemy się parę godzin. No, chłop wstał, napił się. Inaczej, chłop poszedł spać, gdzieś tam popił. Czekajcie, zamknę drzwi, bo wieje. Te skrzydło też zamknąłem. O, Burek już się legnął. Dobra, pobudka 8, okej. Wiecie, no tak przypominam sobie tutaj mniej więcej, o co chodziło. Fajnie, że zacząłem to wszystko robić od nowa, ponieważ to mam czystego save'a i teraz już na bieżąco to myślę, wydaje, że będzie okej. O, piorun chyba szczelił w stodołę. Piorun szczelił w stodołę. Będzie akcja gaszenia pożaru. Krowa mi się spali, to jest, trzeba zwierzęta z obory wypuścić. Wypuść zwierzęta z obory, okej. Okay. No oczywiście znowu kręci się w głowie. Chłop popił. Wyłazić zwierzątka. Gdzie wy jesteście? To nie tutaj. Tutaj, w tym miejscu raczej. Tak mi się wydaje. Tak. Uciekać. Raz. Czy te kury się palą? Czy ja dobrze widzę? Trzeba ugasić pożar. I widzicie. Ugasić pożar. Czy ja mam jakieś wiadro, które mogę zabrać? Nie mam nic pod ręką. To jest jakiś... To tutaj to jest jakiś, słuchajcie, jakieś rupiecie, tak? Dobra, dziennik jest pod J, ale dziennika nie mogę teraz użyć. No, ciekaw jestem. Tu jest wiadro, dobra.
nie zauważyłem go. Napełnij wiadro. Napełniamy. Możemy gasić. Dobra. Kawałek ugaszony. Nie zauważyłem tego wiaderka, ale... Wiecie, z jednej strony to jest fajne, ponieważ wręcz oczywiste rzeczy, które każdy normalnie w życiu by wiedział, jak ma ogarnąć, nie są tutaj, wiecie, nie są tutaj nam wyjaśniane ani podpowiadane, nie? Ale z drugiej strony wiecie, jak to jest ten, wiecie, jak to jest w grach wideo, nie? Czasami coś, co zrobiłoby się na logikę tak, w grze robi się inaczej, tylko po to, żeby była jakoś trudność albo ciekawostka i wtedy ta cała logika zaczyna tracić sens w ogóle. Dobra, czy ja tu mam drabinę, żeby wejść do góry? Pamiętam, że tam u góry, no to wiecie, no to tak to się nie sięgnie. Jako tako. Chyba, że... No nie, 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 nie. Trzeba wejść na górę. Drabina jest chyba... Tu jest drabina, okej. Okay. Dobra. To nie będę jej przestawiał, tylko ją po prostu weźmiemy. Znaczy, po prostu wejdziemy po niej. No i tyle. Wspinaj się. Dobra, można z wiadrem na szczęście w ręce się wspinać, także okej. No, zejdź, spację. Okej. Czy Kazimierz umie skakać? Nie umie skakać. Kazimierz nie umie skakać. Wiecie co, wydaje mi się, że będę musiał jednak zejść chyba. Zejdziemy, weźmiemy drabinę, postawimy sobie gdzieś tam. Weź drabinę, okej. Trzeba ją tutaj podstawić. Kurde, czekajcie, ustaw drabinę. Dobra, jest. Klusnąłem przez przypadek, jeszcze raz napełnimy sobie wiaderko. No ale powiem wam, że no, z taką dużą dozą płynności gra się zupełnie zdecydowanie przyjemniej i jednak mniej irytująco. Dobra. Ugaszone. Dzięki ci Boże za tę ulewę. No łatwiej na pewno było to ugasić, nie? Dobra, wrzesień 45 roku. Zobaczmy, co będzie dalej. Załatać te dziury, młotek jest. Teraz deski. Dobrze. I deski sobie poszukamy, ale ja pamiętam, że deski mamy chyba tutaj. Tak. Dobra. Podniesiemy sobie troszeczkę desek. Użyć okna gospodarza i już mamy podświetlone na czerwono. Standardowa procedura w tego typu grach. Stefan to zdzierca, tak? Tak, naprawiamy. Jeszcze desek mi brakuje. Dobra, idziemy po kolejne. Kolejne deseczki jak najbardziej w cenie, podnieś. Podniesiemy tego więcej. A, czyli krowa i koni uciekły totalnie. No, to, to w ten sposób właśnie chyba, tak, w ten sposób tutaj jest utrata dobytku. Teraz sobie przypominam, że rzeczywiście to było podobnie rozwiązane. Dobra, jeszcze 6 desek. Jakoś około. Potrzeba. Weźmiemy tego jak najwięcej, bo z drugiej strony pewnie też trzeba będzie. Dobra, tutaj. Jeszcze gdzieś. Tu, w tym miejscu. O, tutaj będzie dużo potrzeba. Ale stosu tam jeszcze mam dosyć sporo, więc powinno to wystarczyć na spokojnie, bez problemów większych. Nasianie z matką w tej stodole baraszkowali. No, wiecie co, jedyne co mnie boli w tego typu grach, że te takie, wiecie, wstawki niby fabularne są strasznie infantylne i takie, powiedziałbym, no, stereotypowe, nie? Baraszkowali na stodole w sianie, no bo wiecie, no, zawsze jak gdzieś jest coś na sianie, to wiadomo, że to panie, nie? I tak to wygląda. Dobra, jeszcze oko gospodarza. Dach. Kawałek dachu jeszcze jest do ogarnięcia.
Odkąd rodziców mi wojna zabrała, to sam pilnuję gospodarstwa. No, rozwiązanie wprowadzania tutaj jako takiej fabuły, czy jako takiej historii tej postaci, podczas robienia po prostu codziennych rzeczy, jako taki pijaczek, który gada sam do siebie, też jest ciekawe, no. Też jest to ciekawe. Weźmiemy trochę tych eternitów, tylko że łatwiej jest się, łatwo będzie się przeciążyć. No później, oczywiście, najpierw robota, potem pijemy. Nie wprowadzajmy od razu złych, że tak powiem, polskich nawyków. Dobra, drabinkę sobie przesuniemy tu. Może... Ojejku, gdzie jest ta drabina? Nie ten przycisk. No dobra. Podejdziemy tu z młotkiem. Jeszcze oko gospodarza jest. Za dużo tej wódki, ale co mam począć tutaj zupełnie sam? No właśnie. No właśnie, z nudów to człowiek chla. Zwłaszcza tego typu... z tego typu, wiecie, z tego typu inaczej, z takich czasów i... Z tego typu sąsiedztwem, no to inaczej się też czasami nie da, nie? Dobra, tutaj jeszcze potrzebuję wejść. Jeszcze potrzebuję tutaj wejść z eternitem. Straszny rozpierdziel na tym gospodarstwie, naprawdę straszny. Żebym nie spadł tylko. Ta drabina nie chce zaskoczyć. No dobra, jakoś tam schodzimy. Tu jest chyba jeszcze eternit jakiś. Tak to trzeba będzie sprzątnąć później, także... Dobra, jest 5 sztuk. Weźmiemy jeszcze trochę stąd, z szopy. I będzie jak znalazł. Dobra, wszystko mamy. No więcej chyba nie ma już na gospodarstwie, więc myślę, że akurat ten stosik, który teraz wziąłem, powinien wystarczyć. Dobra. Sprawdźmy to. Czy wystarczy, czy za mało, czy jak, czy co? Okej. Filip zawsze ma parę flaszek. Idziemy. To teraz trzeba coś... Czy trzeba to oblać? No tak. Chałupa naprawiona, połatana. Udało się... Znaczy chałupa, stodoła. Udało się tutaj, wiecie... Przepiłem prawie wszystko, co posiadam. No to nieważne to, co chciałem powiedzieć, naprawdę. Gdzie ja jestem? Czy to moja farma? Przygotowania do zimy. Nowe zadanie. Dobra, zaczyna się ten... Odblokował się dziennik i zaczyna się chyba właściwy... Tak, śmierdzący temat. Zaczyna się, tak powiem, właściwa fabuła. O, dobra, od razu mamy fabularnie kilka tych zadań. Zajrzeć do pomocy w menu pauzy. Dobrze, zajrzę, z pewnością, okej. No to tak to się, słuchajcie, skończyło, że Kazimierz po prostu po śmierci rodziców przebił wszystko, co miał, ewentualnie żywioły mu pomogły stracić całą resztę. No i tak to wygląda, no ale nic, zaczynamy właściwie rozgrywkę teraz taką aktualną, właściwą rozgrywkę zaczynamy właśnie teraz, także no, teraz to się zacznie dopiero konkret i kombinowanie. Dobra, przygotowania do zimy, z tego co widzę, to tu chyba właśnie jest w tym momencie jesień. Mróz potrafi w tej okolicy dać mocno we znaki. Jeśli zabraknie mi drewna na opał, to albo zamarznę, albo się rozchoruję. Dobrze, że w okolicy drzew nam nie brakuje. Przydałoby się też zgromadzić porządny zapas jedzenia. Muszę się dobrze przygotować. Muszę odsunąć telefon, bo Discord spamuje. Przecież nie prześpię cały zimę jak jakiś niedźwiedź. Czyli tak, opał oraz zapas jedzenia. No cóż, więcej podpowiedzi nie ma. Masz las, masz drzewo, masz zwierzynę, jakieś grzyby, owoce może. Pokonaj alkoholizm. Czas najwyższy, abym to ja zaczął rządzić własnym ciałem. Teraz władza nim alkohol i to się musi skończyć. Wiem, że będzie to męcząca droga, ale jeśli tylko będę stronił od mocnych alkoholi, to musi się udać. W naprawdę palącej potrzebie zawsze mogę posiłkować się piwkiem czy herbatką, byle w rozsądnych ilościach. No, herbatka z prądem, wiadomo. Nieśmierdzący temat, nadal wychodka, nie mam na obejściu, lasek mam niby tuż za płotem i mieszkam sam, więc produkcja na tyle mała, że z lasu nie śmierdzi za bardzo. Jednak sołtys ciągle mówi, że jeśli zalesie ma wkroczyć na drogę postępu, to takie podstawy jak ubikacja dla każdego to mus. Wystarczy młotek oraz parę desek i dam sobie radę. Szkoda tylko, że trzeba wygódkę postawić we wskazanym urzędowo miejscu. No tak. No i nowoczesna farma. To jest akurat chyba na temat ciągnika, który tam stoi. Jednak życie rzadko kiedy dawało mu czas, żeby chociaż jedno marzenie zrealizować. Potem przyszła wojna, a potem koniec.
Najczęściej mówił o elektryczności i tym, jak mógłby ułatwić życie na farmie. Myślę, że dam radę zrealizować to ojcowskie marzenie. Sołtys się zawziął i załatwił prąd w Zalesiu. Tylko trzeba wykupić pozwolenie i zamontować na farmie, co trzeba. Zacznę próbę od drewutni. No, to są zadania, przynajmniej to ostatnie, do którego trzeba będzie troszeczkę dojść. Postępowo, więc wiecie, jak to jest. Na pewno trzeba będzie poeksplorować bunkry, jakieś, wiecie, ruiny, opuszczone czołgi, złomem połazić, powyważać, powyciągać, co się da, posprzedawać. Tyle pamiętam tak naprawdę, nie? Tyle pamiętam. No i pamiętam, że próbowałem rozbroić minę przy bunkrze. Masakra. No dobra, zaczniemy od przygotowań do zimy. Właściwie no, pokryje się tutaj ta czynność z Medieval Dynasty, tak teraz się uśmiecham. No ale nic, okej. Okay. Mamy też tutaj podwórko do posprzątania, ale na razie wolę nie wyprzedzać faktów. Napiłbyś się ognistego. No nie, panie. Walczymy z alkoholizmem. Walczymy, ponieważ alkohol to zło. Ja wiem, że zło trzeba w mordę lać, ale wiecie, jak to jest. Aha, tu jest zaznaczone miejsce na wychodek. Także dobra. Młotek w łapę. O ile w ogóle mam gdzieś młotek. Młotek pewnie gdzieś tutaj będzie leżał przy warsztacie. Bo to już jest, wiecie, to już jest... Deski są. Jest tu jakieś kowadło, jakiś kosz wiklinowy. Młotek. Gdzie już ja mogę mieć młotek? Słuchajcie, gdzie ja mogę mieć młotek? W ekwipunku nie mam. Mam za to co? Butelkę z wodą. Sprawdzę sobie w stodole. Też tak na logikę. Tutaj jest w skrzyni pusto. Też tak na logikę może być. Tutaj mogą być jakieś narzędzia. Co mnie podkusiłoby przestać pić? Anioł czy jednak diabeł? No tak, no. O, proszę bardzo. Mamy tutaj jakąś broń, jakiś sztucer bodajże, tak? To jest stół do... no, produkcji mięsa, powiedzmy, delikatnie. Wręcz do szlachtowania. No karabin, fajna sprawa, można zapolować, okej, okay, ale teraz to bardziej potrzebny jest mi ten młotek. No i siekiera w sumie, siekiera też. Zajrzę do chałupy, może coś tutaj będzie w chałupie, albo za chałupą, też warto się rozejrzeć w sumie. Jest tutaj łopata, konieczna jest jako dekoracja, to jest jako rupiecie. Czyli nic efektywnego, tu mamy jakieś deski. No trzeba się rozejrzeć, nie pamiętam kompletnie właśnie, gdzie tutaj te rzeczy były. Desek mam dużo, no ale młotek też jest potrzebny. Płot obalony, jakieś koła, ściągnika. No, pić i tylko pić, naprawdę. Tylko pić, nic więcej. Tu też jakieś deski, no desek to ja mam tutaj naprawdę w opór. Wiecie co, podniosę kilka tych deseczek. Kaźmierz jest dosyć silny, więc... Raczej powinien sobie poradzić. I teraz tak, buduj. No chyba, że nie potrzebuję tutaj. Słuchajcie, młotka do tego typu budowy, tylko typowo do napraw. No ale wydaje mi się, że jednak tak. W dowolnej chwili możesz rozpocząć tworzenie nowych konstrukcji. Wystarczy kliknąć przycisk buduj w oknie ekwipunku lub skorzystać ze skrótu domyślnie B, aby pokazać listę dostępnych do wybudowania obiektów. Następnie wskazać miejsce, ułatwić ustawić żądaną orientację budowli. Jeśli masz przy sobie wymagane na początek materiały, to możesz postawić konstrukcję. Stawianie nowych konstrukcji jest możliwe tylko na wskazanych przez sołtysa obszarach i tylko jeśli wykupiono u sołtysa stosowne pozwolenie. No tak. No, wychodek to już jest, wiecie. Weź w rękę młotek, jeśli go posiadasz. Podejdź do postawionej konstrukcji i zacznij budować. No właśnie, młotek jest potrzebny. Ok. Nic prostszego. Nic prostszego, słuchajcie, tylko znajdźmy ten młotek. Ja sprawdzę jeszcze w chałupie. Bo tutaj wszędzie byłem, no albo jestem ślepy, albo no po prostu tutaj nie ma młotka. Gdzieś na obejściu. I w okolicy. Chociaż taki tu jest burdel, że tu wszystko może być wszędzie. Z tego co tak patrzę, wszystko dosłownie może być wszędzie. Więc warto może by rzeczywiście się rozejrzeć porządnie tutaj. Burka słyszałem? Tak, burka słyszałem. Burek jest tutaj. Burek jakiś ty brudny. Jeszcze nie jest głodny. 3% upasienia.
Burkowi to pamiętam, jak łóżka się dawało. Dobra, zajrzę do chałupy. Jeżeli w chałupie nie będzie młotka, to ja już naprawdę nie wiem. To już naprawdę nie wiem, no ewentualnie pójdzie się do wsi, coś ogarnie, nie? No chyba, że wychodek to nie jest coś, co, czym powinienem zająć się teraz od razu. No ale tak czy siak, właśnie siekiera jest mi potrzebna. Nic w skrzyni nie ma. Tutaj nic w sumie to nie leży takiego. Jakieś starocie, jakieś stare skrzynki. Tu jest jakaś buteleczka wódeczki. Jest lampa. Lampę to ja sobie wezmę. Tylko żebym ją w sumie schował na początek, póki co. W ten sposób, może, o. Czekajcie, lampę sobie damy pod ręką, pod czwórkę. Będzie ok. No, w spiżarni... No, trochę dobra jest w spiżarni, no ale... Więc jako tako przetrwanie, powiedzmy, mam gdzieś zapewnione, no ale cóż, no ale nic, no. Trzeba poszukać naprawdę... Narzędzi. Chłopie, tak piłeś, że nie pamiętasz, gdzie masz młotek, gdzie masz siekierę. Podstawowe rzeczy na gospodarstwie. Jak można tego nie mieć? Jak można tego nie wiedzieć? Nie wiem, no zajdę jeszcze raz tutaj, słuchajcie. No i kurde, no... Tutaj nie, no tutaj są koryta jakieś. Kur póki co nie ma. Tu jest chyba jakiś kompostownik, albo ewentualnie styrta na... Znaczy miejsce na ten, na obornik. Czy tego typu rzeczy. Ewentualnie pozbieramy śmieci, pójdziemy to sprzedać, nie? Pójdziemy to sprzedać. Nie pamiętam właśnie, jak to mniej więcej tutaj się ogarniało. No chyba, że jeszcze druga opcja jest taka, że... Że zajrzę sobie w okno pomocy. Czy jest coś na temat narzędzi? Może są jakieś tutaj podpowiedzi? Nie ma, nadal nie ma takich podpowiedzi. No nic, dobra, słuchajcie, no... Może to rzeczywiście uprzątnę. Gdzieś do wsi się pójdzie. Sprzedamy te wszystkie nasze dobra. Dobra. Pozbieraj. No i jest trochę tego złomu. I zarobię może na młotek, na jakiejś, wiecie, na siekierkę, czy tego typu rzeczy. No tutaj już nie chcę też za dużo dźwigać, bo potem będę do tej wsi szedł, kurde, wieki. No widzę, że roweru też nie mam, też przepite, sprzedane. Konia tym bardziej. Aż po prostu szkoda tego konika. Czekajcie, zerknę jeszcze tutaj, jeszcze raz się upewnię, czy nie przeoczyłem. No nie przeoczyłem. Trzeba łazić i trzeba szukać. No cóż, dobra. Lecimy do Zalesia w takim razie. Sprzedać jak najwięcej złomu, kupić niezbędne narzędzia, bo bez narzędzi to wiecie, no. Właściwie to jest taka ciekawostka, ponieważ tutaj rzeczywiście nic nam nie jest wskazane na początku, wiecie, no. W wielu grach jakieś podstawowe rzeczy, które pomagają rozkulać tą rozgrywkę, zacząć tą rozgrywkę, one są gdzieś wskazywane przez, po prostu przez grę, nie? To znajdziesz tu, od tego zacznij, na takiej zasadzie, nie? A tutaj albo sobie coś trzeba wytworzyć, albo to kupić po prostu, nie? W jakiś sposób zdobyć te pieniądze, pokombinować trochę. I tak naprawdę tylko dlatego, że ja pamiętam, że ten cały bajzel na farmie, że to wszystko można pozbierać sobie po prostu, że to można pozbierać, sprzedać to u jakiegoś gościa, który skupuje złom i za to kupić narzędzia, no to po prostu pamiętam, nie? Aczkolwiek nie jest to takie oczywiste dla kogoś nowego, kto albo nie oglądał, powiedzmy, na YouTubie rozgrywki Farmers Dynasty, albo nie szukał żadnych poradników, nie szukał informacji. Czekajcie, ja tutaj zajdę do chałupy, bo te domy takie zniszczone po wojnie, one mają czasami skrzynki, o ile dobrze pamiętam. Więc ja mam tutaj tak ułatwiony start, bo co nieco pamiętam. I w tych skrzyniach może faktycznie dałoby się znaleźć coś cennego. O ile w ogóle da się wejść bez... O ile się będzie dało otworzyć taką skrzynię bez łomu. Czołgi to wiem, że jest potrzebny łom, żeby pootwierać. No ale tutaj może... Może coś się uda znaleźć. No, przy tej chałupie żadnej skrzyni nie widzę w sumie. Są tutaj jakieś chwasty, jakieś maki rosną. Ale tak to nic tutaj nie widzę.
To jest do podniesienia. O, jest skrzynia, dobra. Mamy tutaj co? Ropę. Skórę lisa można sprzedać, tak sobie myślę. Tylko jestem ładnie przeciążony, powiem wam. Ach, malwa fioletowa. No podejrzewam, że za ropę to bym pieniędzy dostał ładnie. Ale herbatkę sobie weźmiemy, bo to się przyda chociażby do ogrzania. Lewruch, traktor, jaki czołg. Wiecie co, na ropę to jeszcze przyjdzie czas, tak sobie myślę, więc pytanie, czy teraz Kazimierz się w ogóle ruszy. Dobra, ruszył się, nie ma tragedii, nie jest najgorzej. Jesteśmy w stanie się ruszyć, także okej. Dobra, no kolejne rzeczy, które ewentualnie można sprzedać i co nieco zarobić, także fajnie. No to Zalesia jakoś daleko nie jest, no trochę pobiegać tutaj trzeba na początku, no ale wiecie, na tym polega troszeczkę element survivalu w tego typu grach. Ja jestem ciekaw, ile jeszcze tego typu produkcji wyjdzie, teoretycznie podobnych do siebie, a różniących się jakimiś detalami w rozgrywce, nie? No to może być ciekawe. No ten odcinek z kolei pierwszy z serii, no to wiem, że tutaj was jakoś nie mam może jakichś takich reakcji, zdziwienia, że coś odkryłam w grze, więc ten odcinek trzeba przeczekać, ale późniejsza rozgrywka to już rzeczywiście podejrzewam będzie to bardziej sensowne. Bocian. Jesteśmy uratowani. Także kolejne odcinki z pewnością będą ciekawsze. No póki co chciałbym przynajmniej faktycznie przygotować się do tej zimy i zacząć budować ten wychodek. Albo zbudować go po prostu do końca. Tu mamy kolejną jakąś chałupę opuszczoną. Odciążę się trochę sprzedając śmieci i podejdziemy sobie do tej chałupki też. Coś pewnie cennego się znajdzie. Na początek gotóweczka się zawsze przyda. Przecież wiadomo. Jakiś wóz stary konny. Nowy punkt szybkiej podróży. Ja zapiszę, słuchajcie, grę. Nie ma tutaj chyba skrótu na... Nie ma skrótu na szybki zapis. A tutaj stoi Antek chyba, który chce się bić. Heniek chce się bić. Heniek to jest, nie Antek. No tak. Dobra, spacją się blokuje. Trzeba pilnować też. Trzeba też pilnować właśnie, że tak powiem, energii swojej, kondycji znaczy się. Potrzebuję trochę zregenerować tej kondycji, żeby wyprowadzić cios. No. No, akurat do bloku dużo nie trzeba tej kondycji, no ale... No i udało się tym razem. Pamiętam, za pierwszym razem to był problem. Dobra, okradniemy typa. On ma co? Proszę bardzo, widły. Cenny towar. No i łom. Też bardzo cenny towar. Piwko. Ewentualnie do sprzedania. No i 4 jabłuszka. Czemu by nie? Dobra, no teraz to już się porusza wolniej. Ale i tak tutaj ta tolerancja przeciążenia jest większa niż chociażby w Medieval Dynasty, nie? Także spoko. Dobra, tutaj mamy Stefana. Stefan handluje... Jest drabina, jest żarówka jakiś i złom. Dobra, czyli złom możemy mu obknąć. 10 sztuk. 100 monet, bogatsi. Dosyć cenne. Ropę chyba też, jak najbardziej. Proszę, kolejne, ale ropa widzę, że tak raczej mało warta. No i deski. Dobra, deski też mu sprzedam. Mam tego na farmie w cholerę. Także wiecie, płyta eternitu też jak najbardziej. Widły sobie zostawię. Skórę lisa on nie kupi. Łom od niego... kupił. Nie, łom ukradłem od tamtego gościa. Mamy też farby, no ale dobra, na razie nie ma co malować. Na razie to trzeba się odkuć i posprzątać w tym gospodarstwie. Skórę lisa, nie wiem, czy ten, co handluje tutaj żywcem, by tego nie kupił. Czy nie jestem pewien, no ale spróbujemy mu to sprzedać. Nie, no on tutaj żywiec sprzedaje typowo. Podkowy jakieś. No zobaczmy. Panie Kazimierzu, na co mi to? No więc właśnie, na co ci to? Masz rację. Tu są jakieś ścięte też już plony. No ale dobra. No ten grubas masaż Tomcio, to raczej Tomcio. On tutaj raczej skóry też nie... Mięso, dobra. Kto ewentualnie mógłby kupić ode mnie skórę? Chyba, że skóra po prostu jedynie jako prezent. Kobiety znajdą dla niego wiele zastosowań, głównie odzieżowych.
No tak, tylko teraz pytanie, czy... No nie, no skóry nikomu chyba nie sprzedam, a spróbujemy jeszcze później. Ale dobra, tak czy siak, potrzebujemy młotek, 84 monety i siekiera się przyda. Czemu by nie? No i na początek myślę, że tyle mi wystarczy, no na wędkę mnie nie stać. Wiadro jakieś tam chyba mam. Wydaje mi się, że wiadro mam, kurde, ale nie jestem pewien. Dobra, to mamy młotek, mamy widły i mamy siekierę. Dobrze, dobrze się zaczęło. Tutaj jeszcze wejdę, może ona kupi skóry. Chociaż wątpię, bo to jakiś GS spożywczy, jakiś Monopol czy coś w tym stylu. No nie bardzo, nie bardzo. Ale amunicję do karabinu Kobita sprzedaje, szanuję to. No i jest też karabin, nie? Papieroski też są. No papieroski są drogie. Już wtedy były drogie. No i sidła. Na sidła mnie nie stać. Okej, okay, dobra, spożywka. Ja sobie tutaj muszę troszeczkę podświeżać właśnie co, kto, z czym, gdzie i jak. Dlatego warto, warto to sobie ogarniać. Proszę, tutaj ma ktoś jakiś ciągnik. Tu mamy coś do naprawy. I chyba właśnie tutaj jest sołtys. I wiem, że mieszkańcy też dają nam tutaj wszelakie zadania. Także no, jest ciekawie, jest ciekawie. O, u tej babki może się uda coś sprzedać jeszcze. Ona ma tutaj różne... plony i tak dalej, no. Wiecie co, dobra, ja tą skórę lisa sobie zostawię, a chociażby po to, że faktycznie jak trzeba będzie zdobyć czyjeś względy albo kogoś przekonać, jakąś kobietę na przykład, no to z pewnością się to przyda. Dobra, mam póki co podstawowe rzeczy. Podstawowe rzeczy typu deski, inaczej, no deski to mam na farmie, ale młotek, siekierę, także okej. Okay. Ale mam też łom i mam tutaj czołg, więc chętnie się tutaj od razu zainteresuję tym tematem. Damy łom pod rękę, pod jedyneczkę. No i spróbujemy go otworzyć. Proszę bardzo, jeszcze 4 sztuki ropy. Butelka wódki. Ja tego pić nie będę, to będzie na sprzedaż. No i rura wydechowa. Jako złom po prostu i tyle, nie? Okej. Okay. I wiecie co? I tu jest ta chałupa, to ja sobie ją od razu ją sobie tutaj ogarnę, tą chałupkę. Skoro jestem blisko wsi, no to sprzedam od razu te wszystkie, ten cały sezam, te wszystkie dobra, które tutaj powiedzmy, no powiedzmy zrabowałem, także no zobaczymy, zobaczymy, tutaj jest jakieś coś do pozbierania, no trochę złomu będzie, no i pod tym złomem jest skrzynia, okej, jeszcze nie jestem jakoś przeciążony, ale proszę bardzo, jest skóra dzika, 10 litrów ropy, piwo, cukier, no i malwa biała. Dobra, dobra, w porządku. Czy jest tu ewentualnie jeszcze jakiś... jeszcze jakiś pojemnik, jakaś skrzynia z jakimś dobrem do obrabowania, czy może nie? Chyba nie ma. Chyba nie ma nic więcej. Chyba przy każdym domie, domu jest jedna, że tak powiem, jedna skrzynia, którą można sobie obrabować. Wiecie co? Tu jeszcze chyba jeden domek gdzieś widziałem. Tutaj, dokładnie. Przepraszam, po drugiej stronie... po drugiej stronie potoku. I jest czołg. Świetnie. No, ciągnie do alkoholu, ciągnie. Tutaj jeszcze jedna rura wydechowa. To chyba tam do tego gościa, który sprzedaje złom, no spokojnie można to ogarnąć. Flaszki ja sobie zostawię, słuchajcie, jakieś butelki wódki i tego typu rzeczy. No bo to też wiem, że można za pomocą alkoholu przekupować tutaj, żeby ktoś ewentualnie zgodził się coś sprzedać nam. Co nie jest takie oczywiste. No ale dobra, widzę, że obłowie się tutaj całkiem spoko jak na początek. Cukier chyba gdzieś miałem. To jest cukier? To jest sól, dobra, cukier to jest co innego. No i jakieś kwiatoszki. Dobra, teraz czy ja się w ogóle ruszam? Coś tam się ruszam, ale słabo, wiecie co? Kurde, coś może wyrzucę na razie, albo schowam do skrzyni. Schowam na razie coś do skrzyni. Nie wiem, ten złom. No złom to akurat może... skóry na razie schowamy może, o, może tak. Ich i tak nie sprzedam, także wiecie jak to jest. No ta ropa tutaj dużo waży z pewnością, ale ropę to akurat sobie sprzedam. Gromadzić jej na razie nie będę, jabłko ewentualnie spożyjemy. Tak jestem głodny troszeczkę, więc akurat, no i wody się można napić. Tylko że woda akurat to wiecie, zamienia się na puste butelki, więc niewiele tutaj daje. Butelka wódki, no wódki to może nie, wódki to może nie. Dobra, idę już trochę szybciej.
idziemy troszeczkę szybciej. Sprzedamy ten cały sezam. No i co? No i będziemy już teraz faktycznie lecieć do chałupy. Sporo tutaj, jak na początek myślę, zarobiłem, pozbierałem. Podstawowe narzędzia mam kupione. Także będzie ok. Tutaj jest też duże pole eksploracji. Przypominam sobie, że są takie gdzieś w lasach porozrzucane różne jakby wysypiska dzikie. Dzikie wysypiska śmieci. Ludzie tam jakieś, nie wiem, może zniszczone sprzęty po wojnie po prostu utylizowali do lasów. Chore, nie? Ale no, jest też taka możliwość, także bardzo chętnie sobie to też pozwiedzamy. No wiecie, trzeba gromadzić, tym bardziej, że tutaj gra daje możliwości inaczej. Gra tutaj, że tak powiem, wymaga od nas pewnego rozwoju. Także no trzeba, na pewno trzeba będzie mieć za co się rozwijać. Także stojąc w miejscu i kręcąc się tylko wokół farmy swojej, no to niewiele się tutaj zdziała. No a eksplorować jest po co, ponieważ miejsc, gdzie można rzeczywiście coś fajnego znaleźć, jest naprawdę sporo. Powiem wam, że z mojego punktu widzenia ma to też pewien fabularny sens, ponieważ no wiecie, no przeszła wojna, przeszedł front, wojna się skończyła, pozostawały jakieś czołgi, poniszczone domy, więc no ludzie dużo potracili, więc też szukają, co ewentualnie mogą zyskać w zamian, nie? Dużo potracili, ale szukają, czy gdzieś tego nie da się odzyskać jako towaru porzuconego, nie? Więc no, jak już chcemy się bawić w jakąś imersję, to czemu nie? Zawsze można sobie właśnie coś takiego tutaj dobzdurać, ułożyć. Okej, dobra. Ze złomu się wyczyściliśmy. Tego nie chcesz. No dobra. No to ropa jeszcze, tak? Ropa, dobrze. No i pięknie. I znowu coś, znowu jakieś pieniążki mamy na koncie. Ten złom to może... Kurde. Może tutaj? Złom, znaczy złom, rura wydechowa. No wątpię, no. Zwykły kawał rury do odprowadzania spalin. No może nie taki znowu zwykły, bo zrobiony tak, by traktor był chociaż nieco cichszy niż rosyjski czołg. No. Wiecie co, dobra, ja sobie to zatrzymam i ewentualnie sobie to, że tak powiem, wykorzystam potem w chałupie u siebie, nie? Schowam to do skrzyni i rzeczywiście, no, przyjdzie taki czas, że trzeba będzie sobie sprawić jakiś ciągnik, no to wtedy się wykorzysta te wszystkie części zamienne. No nikt tego nie chce kupować, więc no pewnie się to przyda. A jak się to nie przyda, to też no, nie miałoby to sensu większego, nie? Także myślę, że to się jednak, myślę, że to jednak są rzeczy, które będą tutaj przydatne. Co jeszcze w tej grze jest takiego, co mnie no, skłoniło, żeby wrócić? Bo tutaj moje powroty do Medievala, do Farmer's Life, to są po prostu powroty spowodowane potrzebą zrobienia sobie przerwy, odrobienia mapy do farminga. A wykorzystując sprawę w taki sposób, że po prostu no ja sobie... A jeszcze sobie tego powalimy. Że ja sobie po prostu nagrywam kilka odcinków naraz, powoduje, że w przyszłości potem, kiedy będzie mniej czasu albo mniej ochoty ewentualnie, pasek klinowy, super. No to nie będę musiał siedzieć i nagrywać na bieżąco, tylko zawsze jest coś nagrane na zapas. Wy macie filmy, ja mam to też sobie pochytane, ogarnięte i w momencie, kiedy ja publikuję filmy, w międzyczasie mogę streamować, w międzyczasie mogę też wtedy tworzyć mapę no i wszyscy są zadowoleni. A tak jak mówiłem, zależy mi na tym, żeby ten kanał troszeczkę sobie tutaj tak przywrócić. Ja tutaj byłem chyba. Tak, to jest ten dom blisko gospodarstwa. Ja przy nim byłem, także okej, dobra. Zerknę na mapę, to chyba jeszcze nie, jeszcze. Kolejne, że tak powiem, skrzyżowanko tutaj, tych dróg polnych. To już będzie to miejsce, ten rejon. Dobra, ten czołg mamy opanowany. Gdzieś tutaj, no tego jest tutaj porozsiewanego mnóstwo, więc warto z tym łomem na eksplorację wychodzić. Karabin mamy w chałupie, więc dobrze, że nie kupowałem. Dobrze, że go zauważyłem, że go mam. Chociaż też się nie zdziwię, jak się okaże, że młotek oraz siekierę też gdzieś mam, no ale... No cóż. Zobaczymy. Dużo fajnych rozwiązań też posiada tutaj ta gra. No, rybołówstwo wędką, zręcznościowe dosyć. Zręcznościowa zabawa, więc wiecie, no też fajna sprawa, fajna rzecz. Wejdziemy, zamykamy za sobą. Więc tutaj, jeśli chodzi o rozmaicenie takiego, wiecie, takiej symulacji faktycznie życia, jakiejś tam egzystowania na
powiedzmy to tak w cudzysłowie, Podlasiu. Pozdrawiam oczywiście wszystkich z Podlasia. No jest to jakoś uzasadnione i fajnie to wygląda. Także jest różnorodność, trzeba sobie radzić. Jest to survival taki naprawdę na miarę polskich czasów, można by powiedzieć. Dobra, wezmę teraz sobie deski stąd, bo tutaj widzę, że mam w pobliżu, więc akurat. Troszeczkę mamy jeszcze, tę część sprzedałem, no ale myślę, że tutaj to powinno akurat wystarczyć. Dobra, tryb budowy. Potrzebujemy wykodek. Okej, chyba to dobrze rozkminiłem. Jest, dobra. Buduj. Przerwij. Dobra, potrzebujemy 6 desek i potem 42? Dobrze ja tak myślę? No, okej. No trochę tych desek jest potrzebnych. Dobra, jeszcze stąd weźmiemy, bo tu w shopie jeszcze jakieś powinny zostać. No i powiem wam, że no tak pierwszy cel będzie osiągnięty. Wybudowanie wychodka, no wiecie, każdy ma swoje jakieś tam potrzeby. A wychodek akurat tutaj pełni też funkcję takiej ciekawostki, to znaczy warto go odwiedzać, żeby sobie ulżyć codziennie, ponieważ na jakiś czas zwiększa udźwig w postaci, kiedy Kazimierz zrzuci z siebie zbędne jakieś, wiecie, to co mu ciąży na wątrobie i nie tylko, nie? Także no dobra. Mam nadzieję, że kurde nie zrobiłem błędu sprzedając te kilka desek, co tam miałem gdzieś przy sobie, bo byłoby szkoda, jakby mi brakło na wychodek. No ale chyba powinienem mieć. Jeszcze coś? Jeszcze dach chyba, tak? Dobrze myślę. Czy już gotowy? Nie no, bez dachu to tak lipa, panie, no. A jest, dobra. Odsunąć się wystarczy. Dobra, jeszcze troszeczkę deseczek. No tutaj chyba powinno być. Jeszcze. A! Tu jest naprawdę porządna styrta, także jest dobrze, jest dobrze. Jest. Wybuduj sobie wychodek, zadanie wykonane. I od razu sobie skorzystamy z wychodka oczywiście. Teraz to ja mogę góry przenosić, dokładnie. To jest akurat dosyć cenna umiejętność. No. Co tutaj Kazimierzowi dolega? Apatia. Kazimierz nie ma ochoty zbytnio się spieszyć, ani zbyt wiele dźwigać. Ten smutny stan można zwalczyć za pomocą napojów rozweselających albo przyjemnego ciepła. No tak, wypadałoby coś się też ogrzać, nie? Wycinka drzew uprawa roli. Przeziębienie za 7 godzin. Kazimierz musi wyschnąć. Dobrze, że to otworzyłem. Musi wyschnąć, inaczej się przeziębi. Jeśli pogoda jest chłodna, to tylko dach nad głową. Ciepło, ognia i trochę czasu mogą pomóc zwalczyć ten nieprzyjemny stan. Dobra, ja sobie tylko zaraz, słuchajcie, wyrzucę trochę tych desek, upuszczę. Ojejku, czekajcie, bo nie wiem, czy to dobrze upuściłem. No nie ma ich. Czekajcie, mam? Nie, mam je dalej tutaj. Potwierdź, okej. A upuścimy je tutaj mniej więcej. Dobra. Jako pakunek, w porządku. Kolejna rzecz, przygotowania do zimy. No to tutaj będzie co robić. Trzeba będzie porąbać troszeczkę drzewa. Chociaż widzę, że tutaj szczapa drzewa, porządny materiał połowy, ale jakże się trzeba namęczyć, żeby go uzyskać. No tak, trzeba by to sobie przynieść troszeczkę do chałupy, tej szczapy drzew. No i może nie aż tyle, weźmiemy sobie 10, dobra, 15 sztuk. Teraz tak, co z tym pieńkiem? O co chodzi z tym pieńkiem? Myślę, że siekierę bym musiał włożyć sobie do łapy, pod trójeczkę. A, wycinka drzew. Przejdź do drzewa, które cię interesuje, zacznij uderzać siekierą, dopóki zacznie przewracać. Uważaj, przygnięcie drzewem jest śmiertelnie niebezpieczne. Okej. Okay. Obetnij siekierą wszystkie konary i gałęzie, aż zostanie goły pień. Na koniec podziel pień na kłody, udając w określonych miejscach. Aha, i potem te kłody właśnie na pieńku przerabiamy na szczapy, dokładnie. Z pomocą siekiery uzyskasz z powalonego pnia drzewo na opał, a z pomocą piły pozyskasz deski. Dobra, wszystko jasne. Wszystko jasne, w porządku. No nie ma problemu, no. Panie kierowniku, wszystko jest jasne i oczywiste. Okej, no ciemno się zaczyna robić, deszcz pada. Kazimierz zaraz się przeziębi. To jest niedopuszczalne. Więc no, zakończymy i ten odcinek, i dzień po prostu snem.
głód i pragnienie pewnie spotęguje się kolejnego dnia, także kolejny odcinek zaczniemy po prostu od gotowania, a gotowanie, model gotowania w tej grze pamiętam, że jest bardzo fajny, bardzo ciekawy. Dzięki wam wielkie za uwagę, bardzo się cieszę, że mogłem rozpocząć w końcu serię, co prawda zaczynając grę od nowa, nawet po kilkunastu godzinach w niej spędzonych wcześniej, ale myślę, że w formie serii jak najbardziej tutaj Farmers Life się nada, no i między odcinkami jakieś pomniejsze aktywności w grze, które może są troszeczkę nudne na odcinek, akurat w formie streama będą w sam raz, to jakiś pogaduszek do tła podczas rozmów, także myślę, że powrót na kanał szykuje się naprawdę spoko, oczywiście na dniach też kolejny raport, oczekujcie, ponieważ na dniach kolejny raport z postępów nad mapą Wrzosy do Farming Simulator 22, no i kontynuacja serii Medieval Dynasty, równie ciekawej i równie mega imersyjnej. Dzięki wam wielkie za uwagę, widzimy się następnym razem, udanego dnia, udanego wieczoru, tygodnia, miesiąca, w zależności w jakiej sytuacji mnie oglądacie. Na razie. Trzymajcie się, cześć i jakby to powiedział Kazimierz, na zdrowie.